Cześć kochanie, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Zaczynam dzisiaj kręcić nowego vloga. Wczoraj, przedwczoraj taki wiecie odpoczynek trochę od kręcenia, ale dzisiaj stwierdziłam, że nakręcę vloga z paru dni. I pierwsze co pamiętam, co chciałam Wam powiedzieć, to dzisiaj mija tydzień od nałożenia hybrydy z Biedronki, także w moim przypadku, jak na moje paznokcie, z których generalnie szybko odpadają hybrydy, nawet te robione u kosmetyczki, szybko w sensie, że nigdy 3 tygodnie, no to wiecie, tydzień to już jest nieźle na takie warunki domowe. I co? Nie mam tutaj żadnych właściwie odprysków. A nie, na jednym paluszku tutaj na tym odrobinę na górze, tak jak ostatnio. Ale tak to jest całkiem nieźle. Jedyne co, to już się robi odrost i chciałabym je już po prostu sobie zmienić. Stąd stwierdziłam, że Wam pokażę, żebyście też zobaczyli, że nadal mam ten fioletowy. Także dla mnie się sprawdza. Pisaliście mi w komentarzach, że nie sprawdza się baza i top. Nie wiem jak jest, bo nie używałam właśnie tej bazy i topu, tylko mam po prostu dwa lakiery. Teraz sobie nałożę ten drugi w kolorze właśnie takiej oto, o widzicie, bluzeczki, bo mam też taki fajny kolorek. Teraz Artuś robi właśnie śniadanko i nawet się załapie na pyszną bułę z jajem. I zjemy śniadanko, no i potem, potem zobaczymy co będzie potem. I taką oto pyszną dostałam właśnie, zobaczcie, kanapeczkę. Z jajeczkiem, z bułeczką, mniam, już nie mogę się doczekać, aż się schrupię. No. Patelnia? Czy garnek? Na zakupach i byliśmy w Sport Direct, bo ja potrzebowałam Adidasów. Ja od jakiegoś czasu chciałam sobie kupić Adidasy, znaczy Nike, upatrzyłam sobie nawet pewien wzór, ale powiem Wam, że wszędzie brakuje rozmiaru 4. No i dzisiaj pojechałam, pomyślałam, że może po 3 tygodniach już jest ten rozmiar 4 w sklepach, ale niestety dalej nie było, więc kupiłam sobie znowu Adidasy, zaraz Wam pokażę jak one wyglądają. Ja generalnie lubię białe Adidasy, bo one mi tak wiecie do wszystkiego pasują. I kupiłam Polara, bo Matysi brakuje takiego typowego, słuchajcie, ciepłego Polarka. I przed wakacjami będę jeszcze chciała kupić Polara sobie, no bo jak będziemy gdzieś tam wiecie podróżować czy coś, wysiadać z samochodu, gdzieś tam chodzić, poranki, wieczory chłodne, więc stwierdziłam, że się przyda. Tak wygląda Polarek dla Matyldzie, on jest taki troszkę dłuższy, nie jest taki bardzo gruby, ale bardzo mięciutki materiał i to jest kupiony w Sport Direct i ja wzięłam taki większy na 11-12 lat, specjalnie większy, żeby podwinąć rękawy, a żeby był po prostu długi, wtedy jest cieplej. Nie ma tutaj ceny, zapłaciłam za niego 7 funtów, ale jest promocja, że jak kupicie dwa takie polarki, to zapłacicie chyba 13 za dwa, czy coś w tym stylu. Ja Lilusi nie kupowałam, bo ona jeszcze ma, więc bez sensu było po prostu kupować dwa. I moje butki, teraz Wam pokażę moje butciki. O, tak wyglądają. O, takie klasyczne, białe Adidasy. Ja takie lubię i lubię właśnie w takim trochę kształcie, bym powiedziała. Jak go nazwać? Tenisowy? Może i tak, takie jak trochę do tenisa, bo wtedy zgrabnie wygląda moja noga. I tutaj mają po prostu napis zielona Adidas i gdzieś jeszcze tutaj miały na podeszwie napisane, tak tutaj, widzicie, Adidas. Ja noszę rozmiar 4 i powiem Wam, że w bardzo dobrej cenie były te buciki, bo zapłaciłam za nie 27 funtów. A tamte Nike, co mi się podobały, były przecenione z 30 chyba 7 na 30, no ale co z tego, skoro nie było rozmiaru. Więc się skusiłam na takie. Ja się też zbieram zaraz do koleżanki na kawę, mamy spotkanie babskie, a potem odbiorę od razu dziewczynki ze szkoły i po południu w planach mamy dzisiaj robienie ciasta. Myślę, że zrobimy sernik na zimno, więc coś tam Wam nagram. Pomożesz mi, Lila?
Ładne. Czego robisz ciasto? Sernik na zimno zrobimy. Tu masz wsypane dwie galaretki, kochanie. Wleję ci zaraz wodę i musisz to dobrze wymieszać. To później serek, tu są tylko dwie galaretki. A Matyldzia... Matyldzia otworzy wafelki familijne i mi je wkruszy tutaj na blachę. Wkruszyć? Tak, bo wiesz co, okazało się, że nie kupiłam herbatników do spodu, do sernika na zimno i stwierdziłam, że zrobimy takie wkruszone wafelki. Lila będzie mieszała galaretkę do rozpuszczenia, przygotuje jej wodę. Truskawkowe! Truskawka, malina i jeszcze jakiś tam smak. A potem będziemy, jak zastygnie, mieszać z jogurtami jogurtami greckimi i z mascarpone. Nie podjadam. O tak, mama? Wieczór, godzinę 19:26, a my zabrałyśmy się za robienie sernika na zimno, także w sam raz będzie na jutro, prawda? Bo to wiecie, to musi się stężyć. Stężyć i będzie pysznota. Ach. Witam Was w nowym dniu. Jak widzicie, jestem tutaj w stroju do ćwiczeń. W końcu, po nie wiem jak długim czasie, zmotywowałam się do pójścia na siłownię. Nie pytajcie, jak dawno mnie nie było na siłowni, bo naprawdę powiem Wam, że może być to nawet miesiąc. No, ale w końcu nastał ten dzień i dzisiaj od razu idę, że tak powiem, grubo, bo idę i na siłownię, i chcę iść na basen, i chcę iść do jacuzzi, i do sauny, także jutro pewnie się nie ruszę, bo będę miała mega zakwasy, że dzisiaj od razu, tak wiecie, z grubej rury. Chodź, Lilusiu. O, Lilusia się właśnie, widzicie, szykuje, już wychodzimy do szkoły. Pokażę, chcę ci poprawić, wiesz, bo widziałam, że masz kołnierzyk nieogarnięty. Ja wiem. Party time. Miłego dnia. No dobrze, kochani, to ja się zbieram i uciekamy. Wybierasz? Tak, ale ty coś spice. A, ostrego ci się. Albo zobacz, tutaj jest. A to jest jakby z kapustą czerwoną, wiesz? Miam. Ale tam to też jest fajne. I zobacz, to jest fajne też, co? Które? Ta rolatka taka, tak, no świetna jest. Temu wróciliśmy do domu. Jak widzieliście, zjedliśmy pyszne sushi, świeżo robione w Aździe sushi. Jest niesamowite, naprawdę dużo, dużo lepsze niż takie, wiecie, gotowe z Tesco czy z Aldika. I tak, robię już sobie tutaj kawę, pewnie Artur też sobie zaraz zrobi. Rozpakowaliśmy zakupy, pokażę Wam jeszcze, co kupiłam. Już mi przeciekała, wiecie, taka blaszka to się nazywa, to się jakoś inaczej nazywa, zapomniałam. W każdym razie przeciekała mi i kupiłam nową i zobaczcie, ona jest wyjątkowo wysoka. Normalnie jest tak do połowy tej, wiecie, wysokości, a teraz jest taka mega wysoka. Fajnie będzie, cześć, cześć, fajnie będzie zrobić duży biszkopt i wtedy, wiecie, nie muszę dwa razy piec, jakbym chciała tort zrobić. Także mega. Co jeszcze miałam Wam powiedzieć, że zrobiliśmy jakieś tam spożywcze zakupy. Ja na siłowni już się wykąpałam, bo byłam też na basenie, głowę umyłam, z tym, że nie wzięłam kosmetyków i do sklepu pojechałam, tak jak widzicie, teraz.
No, trochę nie czułam się z tym najlepiej, bo jednak wolę być chociaż trochę pomalowana, ale dobra. Już mniejsza z tym. Zrobiłam też z Arturem zakupy ubraniowe dla dzieci, bo były mega promocje, naprawdę były bardzo dobre ceny. I też w wolnej chwili usiądę i wam pokażę, albo może dziewczynki wam pokażą. A, jeszcze nie pochowaliśmy wszystkiego do lodówki. Takie coś chciałam jeszcze właśnie pokazać. I to mi się kojarzy, kupiliśmy takie, o, widzicie? To jest jakby czosnkowe pieczywo z serem białym i z serem żółtym. I co mogę wam powiedzieć, że kojarzy mi się z węgrami i z langoszem tak zwanym. Zawsze sobie obiecuję od lat, że zrobię takiego langosza, ale nie udało mi się. Weźmiesz? Dziękuję. Jakaś mi się kawa niedobra wcześniej zrobiła, wiesz? Nie wiem, czy po prostu do wody mleka nie dolałam, myśląc, że już mi zaparzyła. I siadam do kawy. Dobre sushi, Liluniu. Pyszne, co? Maczaj sobie w sosie sojowym, no. No, no to. Fajnie, że kupiliśmy sushi dzisiaj. I takie świeże czujesz, że lepsze niż te z Tesco. A Matysia co je? A la langosza. Jabłko. Jabłko teraz? Ja też wezmę jabłko. Smacznego. To jadłam. Langosza takiego powiedzmy, no. No, ale już nie. Kochani, witamy was bardzo serdecznie, mamy nowy dzień, dalej dla was vlogujemy. Wczoraj wam chyba pokazywałam, że zrobiłam zakupy w Azji i mówiłam wam, że trafiłam na fajne ceny rzeczy, ubrań różnych. Dziewczynki jeszcze ich nie widziały, za chwilę idą do szkoły, ale mam nadzieję, że zdążę im te rzeczy przy was pokazać. No i zaczynamy, rzecz numer jeden, to jest Ilusiu koszulka, ale to jest Matysi akurat. Taka oto, kochani, koszulka. Zobaczcie. To jest tunika w ogóle. Ona będzie taka dłuższa do leginsów. Jak ci się, Matysiu, podoba? Ale ładna! Fajna? I ona jest Harry Potterem! Z Harry Potterem. I zobaczcie, tu w tych okularkach ma takie brokatowe... Nie, to są takie cekinki, które się poruszają. Zobacz. O, dziękuję! Proszę, ta jest dla ciebie. Mamy też tutaj bluzeczkę drugą, też różową akurat. I to będzie bluzeczka z pięknym serduszkiem, takim tęczowym, miłym w dotyku, zobaczcie, kochani. I to jest dla ciebie, Lilusiu. Podoba ci się? Ale zobacz. To nie jest różowa, to jest taka. Tak, ta jest taka trochę pomarańczowa jakby. A i nie powiedziałam, zobaczcie, ta była przeceniona z 7 funtów na 2 funty. To jest George w Aździe, a ta była przeceniona z 11 z Harry Potterem na 3 funty. Także mega cena. Zobacz, Lilusia, jaka. Tak? Nie chcesz pokazać jeszcze, jak to wygląda? Ale tuś na chwilkę, bo chciałam pokazać, jak to przy tobie wygląda. Rainbows. Moje! Śliczna. Kolejna bluzka, ta będzie dla Lili i ona mi się strasznie podobała, a była na nią najmniejsza chyba przecena. I już wam, kochani, pokazuję, to jest bluzka... Wow, ja wiem, z tym! Z myszką Miki, ale zobaczcie, jaka śliczna. Mogę? Zaraz ci dam, kochani, tylko pokażę, wiesz? To jest bluzka taka, widzicie, ze złotą myszką Miki, złotym napisem. Super materiał, taki chłodny. Zobacz, kochanie. Podoba ci się? Śliczna, co? A pokaż, powiem cenę. Ona była przeceniona, kochani, z 8 na 4 funty. Zobaczcie, jak fajnie będzie Lila w niej wyglądała. I jeszcze mamy tutaj chyba dwie rzeczy, albo trzy. Kolejna rzecz to jest dla Matyldzi, bo już wyrosła. Piżama. Dziękuję! Zobacz. Ale to, mama, to jest... Właśnie wiedziałam, z czego to jest. To jest z Wreck-It Ralph. Ralph the Morka, a to jest Śnieżki. Zobaczcie, jakie fajne połączenie. Śnieżka i z innej bajki. I taka Ralph trochę... Ralph the Morka. No właśnie. I takie pasiaki. I do tego są... Pokaż tak przy sobie. To jest w ogóle piżama przeceniona z 11 funtów, kochani, na 4 funty. Ale mama, ja wiem, te bajki są razem w jednym filmie. Ralph Wrecks the Internet. Możliwe. No ale to jest z tego, no bo mówi Ralph Wrecks the Internet. No masz rację. A ja chcę jeszcze szybko pokazać, bo już nasz czas goni, że jeszcze do tego są czerwone leginsy. Taki komplecik, widzisz? I będziesz miała wygodne spodenki. Podoba ci się? Cieszysz się, Matysiu, z takiej piżamki? Ja przy okazji jeszcze Lili poprawię bluzkę, bo już zaraz wychodzi do szkoły. A to jest bluza. Zobaczcie, jaka śliczna bluza.
mogę zobaczyć? Z taką kokardą przyszytą. Strasznie mi się ta bluza spodoba i też ona jest taka szersza, Matysiu. Tą bluzę myślę, że możecie nosić i jedna, i druga. Jej! Ty, Matysiu, jako taką krótszą, a Lila jako tunikę, która będzie miała ochotę. I ta bluza była przeceniona z 11 funtów, kochani, na 3 funty. Zobaczcie, jaka świetna bluza. Tak samo jak zobaczcie, Harry Potter. Zobaczcie, a i ona ma mnóstwo jeszcze takich cekinków srebrnych, które pięknie połyskują. Rozmiar 9-10. I ostatnia rzecz, ta rzecz jest dla Matyldzi. To jest spódnica. Taka oto spódnica. Może być trochę za szeroka w pasie, ale i tak stwierdziłam, że ją wezmę, bo cena była niezła. To jest taki grubszy materiał. Srebrna. Ty masz taką jedną srebrną, ona wam się sprała. To była Lili. Tak, 10 funtów na 3 funty przeceniona. I tak, dziękuję, będzie spódniczka. Jak wyrośniesz, to będzie dla Lili. Ta bluza może być dla Lileczki i dwie koszulki, a ty masz piżamę, koszulkę. Z Harry Potterem, no bo to pasuje do tego. Super, mam nadzieję, że się cieszycie, bo naprawdę udało się fajne ubranka dla was, że tak powiem, wyrwać w dobrej cenie. Ale fajne. Poprzymierzacie może po południu, jak wrócicie, co? Która ci się, Liluś, najbardziej rzecz podoba? Te koszulki! A Matysi? Z Harry Potterem koszulka. I to. I ta góra od piżamy. No dobrze, dziewczynki, już mam tutaj znak, że powinnyście zakładać buty. Życzę wam miłego dnia w szkole. Wam tak samo życzymy dobrego dnia i... do zobaczenia! Pa! Na razie! Na razie! Na razie! Na razie.